Przeżyłem wiele lat i miałem wiele problemów, z których większość nigdy się nie wydarzyła. Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić, nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. Nie boję się śmierci. Nie żyłem przez miliardy lat, zanim się urodziłem, i nie czułem z tego powodu żadnego dyskomfortu.